Omawiamy prawo do umierania w spokoju i godności. Jakie ma prawo umierający i jego rodzina? To jest prawo w samym przepisach bardzo wąsko ujęte, ale tak naprawdę prawo do umierania godności, na to prawo składa się wiele elementów. Przede wszystkim aspekty lekarskie, to znaczy pacjent umiera, jeżeli już nie ma możliwości podjęcia działań przyczynowych, to objawowych. Tak, żeby to umieranie było bez zbędnego bólu. I są takie możliwości przy obecnej wiedzy medycznej, że można pacjentowi ten ból maksymalnie zminimalizować. Czy rodzina może wymagać, żeby podawać leki, które ten ból łagodzą? Rodzina, oczywiście możemy, a to lekarz sam powinien. To jest jego obowiązek, tak? Bo to jest, łączy się z prawem do świadczeń zgodnie z aktualną wiedzą medyczną. To lekarz sam powinien do tego dążyć. Oczywiście potem rodzina może ewentualnie jakieś powództwo skierować, ale to nie o to chodzi. To jest ten obowiązek minimalizowania bólu i to jest ten element leczenia. Drugi aspekt to jest wymaganie profesjonalnej opieki pielęgniarskiej, takiej prawdziwej opieki, która zapewni pacjentowi, to minimalizuje wszelkie dolegliwości takie fizyczne związane z odleżynami, zmianą pozycji, myciem, higieną. To są bardzo ważne aspekty, ale także wykonywanie tych zabiegów w taki sposób, który nie doprowadza do dodatkowego cierpienia. Tak? To jest ta życzliwość, empatia pielęgniarska. Jest ten aspekt psychologiczny. Przy osobach umierających wskazuje się w różnych standardach, że zawsze powinien być obecny psycholog. Ta rozmowa z psychologiem, oczywiście nie narzucając tutaj, nie przekraczając granicy narzucania tej opieki, ale ten psycholog normalnie powinien się znaleźć. Powinna być opieka duchowna. To jest ten kolejny element, gdzie ten duchowny się pojawia, próbuje z tym pacjentem rozmawiać, też nie przekraczając tych granic. Wolności naszej. Rozumiem, że można także prosić o sakramenty, tak? To jest ten moment. Tak, ale to jest, sakramenty przyjmuje się nie tylko w tych ostatnich momentach, bo to wtedy ciężko chorzy, czy zawsze możemy przyjąć sakrament, jak jesteśmy chorzy, bo to jest sakrament chorych, a nie umierających, prawda? I w niektórych szpitalach jest też bardzo ważne i w niektórych sytuacjach życiowych taki aspekt opieki socjalnej, to znaczy pojawia się, jeżeli nie jesteśmy w stanie sami przy udziale rodziny, najbliższych załatwić pewnych spraw, to szpital powinien zainteresować się takimi jeszcze elementami. Być może trzeba pomóc na gruncie, nie wiem, pracownika socjalnego, który coś może zrobić, doradzić, pomóc, załatwić ewentualnie jeszcze. Tak? Co z decyzjami po śmierci pacjenta, czyli decyzjami na przykład dotyczącymi dawstwa organów, czy pobierania komórek? To jest w naszym ustawodawstwie jest tak, że jak my za życia nie sprzeciwimy się, to możemy być dawcami. Jest taka zgoda domniemana. Natomiast jeżeli nie chcemy być tymi dawcami, to musimy jakoś zaprotestować, złożyć przeciw, jeżeli nie chcemy być tymi dawcami. Jest specjalny rejestr, gdzie się rejestrują osoby, które się nie zgadzają. Elektronicznie, na stronie internetowej jest taki rejestr danych, ale możemy też złożyć oświadczenie do dokumentacji medycznej. Możemy w obecności trzech innych osób złożyć takie oświadczenie, że sprzeciwiamy się pobieraniu naszych organów. Ale jeżeli nie wyrazimy takiego sprzeciwu, to stajemy się potencjalnymi dawcami. Jeśli w naszym portfelu, czy w naszych dokumentach była karta woli na oddanie organów, żeby ratować życie innych. Czy rodzina może wydać inną decyzję? Nie, rodzina nie może, bo zasada jest taka, jak jesteśmy pełnoletni, to sami o tym decydujemy nawet i ta wola jakby po śmierci obowiązuje. Na rzecz w przypadku dzieci, bo to już rodzice o tym decydują, tak? I wtedy zgodę wyrażają rodzice. Natomiast tutaj rodzina po śmierci nie ma nic właściwie, lekarz może wysłuchać ich opinii. Ale to jest nasza decyzja. Tak. Co jest z niezgodą na sekcję zwłok? Czy rodzina może taką... Nie rodzina o tym decyduje. O tym decyduje de facto lekarz. Zawsze, jeżeli śmierć, zgon pacjenta nastąpiła wcześniej niż 12 godzin od momentu przyjęcia, mówi się, że ta sekcja powinna być zrobiona. Żeby sprawdzić, co było przyczyną śmierci. Jeżeli jest podejrzenie, że nasz zgon ewentualnie by nastąpił z przestępstwa, to wtedy prokurator już jakby decyduje. My możemy oczywiście, przychodząc do szpitala, zasugerować i powiedzieć, że nie zgadzamy się na naszą sekcję po śmierci i to powinno być uszanowane. Tak? I zapisane w dokumentacji. Chyba, że zajął to okoliczności, o których powiedziałam wcześniej. Dziękuję.